Co dzieje się w momencie, kiedy zostajesz urażony? Nic! Szkoda mi współczesnych brytyjskich rodziców, bo współcześni brytyjscy rodzice muszą ostro nagimnastykować się, aby współczesnym brytyjskim dzieciom wytłumaczyć, czym są ptaszki i pszczółki. Czym są pszczółki i pszczółki. Albo ptaszki i ptaszki. Albo ptaszki, które kiedyś były pszczółkami, i pszczółki, które kiedyś były ptaszkami. Albo ptaszki, które wyglądają jak pszczółki. Lub pszczółki, które wyglądają jak ptaszki. Tylko nadal mają żądełka. To jest Nicola Sturgeon, pierwsza minister Szkocji. Była pierwsza minister Szkocji. Nicolę zapamiętam głównie za to, że zawsze chciała dla swojego malutkiego kraju rzeczy wielkich. Kiedy ta pani rządziła Szkocją, ten kraj był zawsze ze wszystkim na bieżąco. Nigdy nie brakowało tam świadomych haseł pokroju zostań w domu, zrób to dla babci, dzięki czemu dziś nie brakuje, zmarł nagle. Szkocja miała to wszystko, co świadomy kraj powinien mieć. I miałaby tego znacznie więcej, ale Nicolę, na którym się tapie, odsunięto ze stanowiska. Szkoda, bo z perspektywy tego kanału bardzo podobał mi się kierunek, w którym zaczynał dryfować ten kraj. Szkocja jako pierwsza w ekipie Wielkiej Brytanii zaczynała powoli załamywać się pod ciężarem tych wszystkich wspaniałości, które niesie ze sobą współczesne oświecenie z zachodu. Dwa tygodnie temu na przykład, 8 marca, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Tak, wiem, kto obchodził, ten obchodził. No, ja musiałem o tym dniu pamiętać. Ale w 2023 roku Dzień Kobiet był dniem szczególnym, bo świętować go mogła dosłownie każda płeć. No i w Szkocji na przykład, aby być kobietą, wystarczyło słownie zadeklarować, że jest się kobietą. A jeśli stojący obok ciebie, zacofany, nieświadomy, nieobudzony 30-latek wymawiał ci, że nie jesteś żadną kobietą, że ty po prostu jesteś psychicznie chory, to w tym roku, jak w żadnym dotąd, wylewało się na niego wiadro tęczowych pomyi. W tym roku drzwi do absurdu otworzyły się już tak szeroko, że nie da się dłużej jednoznacznie zdefiniować słowa kobieta. Drogi YouTubie, zanim ponownie ograniczysz mi zasięg tego filmu za niebezpieczne popisy kaskaderskie albo za przemoc w grach komputerowych, wiedz jedno, ja tylko opisuję fakty, tak jak fakty opisuje twoja ulubiona telewizja BBC. No i to szanowane przez wszystkich BBC przygotowało nawet kurs dla dzieci w przedziale 9-12 lat, tłumaczący, że świat jest piękny, bo mamy w nim nie dwie, ale 100 różnych płci. Do you know, there are so many gender identities. So we know we've got male and female, but there are over 100, if not more, gender identities. Oglądając ten kurs, wyraźnie widać, że dzieciaki nie do końca dzielą zachwyt osoby prowadzącej szkolenie, ale oświeconej pani coach w niczym to nie przeszkadza. Z tego filmu szkoleniowego płynie prosta logika. Brytyjski BBC nie tylko stara się programować dorosłych strzykawkami i putinami, ale dodatkowo wzięło się za programowanie dorastających dzieci. Stacja telewizyjna wzięła na siebie rolę niebiesko-włosego rodzica, który wmawia dziecku, że w poniedziałek może być na przykład pingwinem, a w środę, jeśli tylko sobie zażyczy, może być na przykład schabowym kotletem. Oglądam to wszystko i zastanawiam się, czy Brytyjczycy, aby na pewno są świadomi, na co idzie ten ich cały telewizyjny abonament. No bo publikując ten materiał, stacja BBC zapomniała o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, 100 różnych płci potrzebuje 100 różnych toalet. Po drugie, od tłumaczenia tego, jaki jest świat, są rodzice. To rodzice programują dzieciaki w sposób, jaki uważają za słuszny. Czasem robią to dobrze, czasem robią to totalnie źle, ale taka jest ich rola. Zadanie programowania dzieciaka należy do rodzica. Przyciski, w tym jego mózgu, wciska rodzic, a nie podstarzała aktywistka, której w życiu wyszły trzy rzeczy. Włosy, zęby i nadwaga. Wielką Brytanią, a Szkocją to już w ogóle, z roku na rok coraz bardziej włada tęczowa mafia. Mafia, która najchętniej wmówiłaby nam, że 2 plus 2 równa się 3, ponieważ 3 od zawsze identyfikowało się jako prawidłowa odpowiedź. Tylko że Szkocja poszła o krok dalej. W grudniu zeszłego roku szkocki parlament przegłosował ustawę Gender Recognition Reform Bill. No i dzięki tej ustawie zmiana płci wymaga jedynie ustnej deklaracji, kim chciałbyś być. Koniec z zaświadczeniami lekarskimi. Koniec z wywiadem psychologicznym. Hej, a ty kim jesteś? Ja, proszę pana, jestem 100-procentowym mężczyzną. Aha, no to proszę, to mam tutaj wezwanie do wojska. Ojej, nagle jestem tak jakby kobietą. Zgodnie z przegłosowanym w Szkocji kodeksem tęczy, nie ma nic straszniejszego niż nazwanie kobietą kobiety, która jako kobieta się nie identyfikuje. Nie ma nic straszniejszego niż zwrócenie się słowami proszę pana do pana, który identyfikuje się jako kilku panów w jednym panu. Kim jest kobieta? W tym roku nie wypada w Wielkiej Brytanii znać na to pytanie odpowiedzi. Bo kobietą, tak jak i mężczyzną, może być na tej wyspie dosłownie każdy. Doskonale wiedziała o tym Nicola Sturgeon, wpychając do szkockiego więzienia dla kobiet gwałciciela identyfikującego się jako kobieta. Nie wierzycie? To przekopcie internet i sprawdźcie sami. Oświecona Nicola nie widziała nic podejrzanego w tym, że ty po imieniu Adam Graham biega po Szkocji i spamuje wszystkie kobiety swoim kijkiem. A następnie po schwytaniu przez policję słownie przerabia swoją płeć
płeć na kobiecą. I już jako Isla Bryson trafia do więzienia dla kobiet. A to wy nie wiedzieliście, że tak się dzisiaj robi? No ja cały czas myślałem, że ogląda mnie środowisko progresywne, a nie jacyś jaskiniowcy. No ja na przykład dostałem ostatnio od córki kubek. Tato, jesteś gość. Stary, ale nadal gość. No i co ja mam jej w tych nowych czasach powiedzieć? And then you've got some people who might call themselves genderqueer, who just like, I don't really want to be anything in particular, I'm just going to be me. Tylko nie to jest w tym wszystkim najgorsze. Największy łomot w tych czasach zbiera wypracowana przez ostatnie dziesięciolecia literatura, film, muzyka. Według naszych tęczowych motylków, twory z zeszłego stulecia są po prostu zacofane, bo nigdy nie dostrzegały piękna, jakim jest nieskończona ilość płci i osobowości. No i całe te tęczowe środowisko ma na to bardzo proste rozwiązanie. Cały ten dorobek kulturowy trzeba jakoś bardziej albo mniej dyskretnie skasować. Albo mówiąc językiem z książki 451 stopni Fahrenheita, spalić. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark. Serwis VPN pozwalający omijać zabezpieczenia tam, gdzie internet odmawia wam dostępu. Jesteście w Wielkiej Brytanii, ale pooglądalibyście sobie amerykańskie HBO? Jesteście w Polsce, ale chcielibyście sprawdzić brytyjskie BBC? A może jesteście w Korei Północnej i chcielibyście, no nie wiem, na przykład zalogować się do internetu. I w tym miejscu wchodzi rekin, cały na niebiesko. Wystarczy, że na dowolnej machinie typu laptop, telefon, telewizor zainstalujecie Surfshark i od tej pory będziecie mieli dostęp do serwisów i usług internetowych ze wszystkich krajów na mapie. No ale zmienianie internetowego adresu zamieszkania to nie wszystko. W ofercie firmy znajdziecie dodatkowy pakiet o nazwie Surfshark One, w skład którego obok samego VPN dodatkowo wchodzi skuteczny antywirus, bezpieczna wyszukiwarka Search oraz Alert. Taka cyfrowa konfitura wysyłająca wam powiadomienia za każdym razem, kiedy wasze dane wyciekają do sieci. Tak więc jeśli lubicie mieć niemal 100% kontrolę nad tym, co oglądacie w sieci, a dodatkowo chcecie zabezpieczyć się na wszystkich możliwych frontach, to zapraszam do linku w opisie. Hasło zmywak, prawidłowo wklepane w procesie rejestracji, dodatkowo zapewnia moim ludziom 83% zniżkę na korzystanie z serwisu, a także nagrodzi ich 3 dodatkowymi miesiącami serwisu za darmo. Szczegóły znajdziecie w pierwszej linijce pod filmem. Oglądając materiał przygotowany przez BBC oraz widząc tę super nowoczesną ustawę przegłosowaną przez szkocki parlament, wniosek narzuca się sam. W 2023 roku nie ma nic straszniejszego niż oglądanie filmów i czytanie książek, które powstały w poprzednim stuleciu. Nawet nie chwal się kolegom syna, że zrobiłeś sobie całonocny maraton z filmami o Jamesie Bondzie. Tym parszywcu, który potrafił na wizji spoliczkować kobietę. Kobietę. Kiedy to było? Nawet nie wspominaj, że za gnojka oglądałeś bajki pokroju Scooby-Doo. Jak można było oglądać przygody Paczki Przyjaciół tak bardzo niezróżnicowanej płciowo i rasowo? Dziś to się ogląda Velmę, bo Velma ma bardziej zdywersyfikowanych przyjaciół i bardziej progresywne poglądy. Aha, no i nie chwal się przypadkiem, że jesteś fanem starego, dobrego Wiedźmina. W dzisiejszych czasach nigdy ci nie uwierzą, że Wiedźmin w pojedynkę pokonał kiedyś dziki Gon i nie pomogą mu przy tym trzech monochromatycznych Azjatów, Teletubisiów. W 2023 roku istnieje pewna, nadal niewielka procentowo liczba osób, której nie pasuje wypracowana na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci kultura, język, słownictwo i przynależność biologiczna. Szczęśliwie istnieje ogromna liczba współczesnych praw oraz osób, która bardzo chętnie rozpieprzy na kawałki świat, jaki znacie, tylko po to, aby ta niewielka grupka osób nie czuła się urażona. Logiki w tym tyle, co w brytyjskiej walce o zmianę klimatu na świecie. Kraj, który produkuje niecałe 2% światowego dwutlenku węgla, dopierdala swoim obywatelom coraz surowsze podatki w walce o zdrowszy klimat. Znacie serię książek Grozy o nazwie Goosebumps? Na polski tę serię przetłumaczono jako Gęsia skórka. No więc jeśli nigdy nie czytaliście Gęsiej skórki, to jej oryginału, dzięki lewej burcie, prawdopodobnie już nigdy nie poznacie. Dlaczego? Bo autora tej serii w obecnych czasach oświeciło do tego stopnia, że postanowił własne książki przeredagować i wyrzucić z nich całe obraźliwe słownictwo. Przekleństwa? Nie! Autor wyrzuca ze swoich książek słowa znacznie grubszego kalibru niż przekleństwa. Jeśli przykładowo oryginał mówił o ludziach z 6 podbródkami, to nowa wersja mówi o ludziach mających 6 stóp wzrostu. Wszystkie te momenty, w których pada słowo niewolnik, wszystkie te momenty, w których postacie klasyfikują jakąś czynność jako wyłącznie dla mężczyzn albo wyłącznie dla kobiet, bezpowrotnie wylądowały w śmietniku. Zaczynacie powoli rozumieć, na co leczy się autor książek, prawda? Autor zaczyna zalewać swoje stare książki plagą tak zwanego słownictwa inkluzywnego. I w przyszłości zamiast napisać matka donośnym głosem zawołała syna na obiad, on napisze po prostu, że obiad był gotowy. No bo takie słowa jak matka czy syn niesprawiedliwie nadają fikcyjnym postaciom przynależność biologiczną. No i żeby nie było, że Goosebumps to jedyny przykład. Specjalnie zatrudnieni eksperci od słownictwa obraźliwego, tak zwani sensitivity readers, pracujący nomen omen dla grupy Netflix, przyjrzeli się w ostatnim czasie również książce Charlie i Fabryka Czekolady. Jeśli nigdy nie czytaliście oryginału, no to teraz jest ostatnia szansa. Zadanie ekspertów z Netflixa było bardzo klarowne. Zmodyfikować dawną opowieść tak,
aby bawiła również współczesnego odbiorcę. Wyłącznie współczesnego odbiorcę. Gorzej, jeśli współczesny odbiorca pamięta również oryginał i nie podobają mu się zaproponowane zmiany. Takiej osobie na szczęście bardzo łatwo przypiąć łatkę homofoba i przeciwnika postępu. No więc Charlie, podobnie jak gęsia skórka, bezpowrotnie traci słowo gruby. W jego miejsce wchodzi słowo duży. Zgadza się, jeśli chcecie być politycznie poprawni, oświeceni, woke i w ogóle po prawidłowej stronie barykady, to nie używajcie więcej słowa gruby. Obywatele Wielkiej Brytanii ze względu na małą ilość ruchu oraz niezdrowe odżywianie się cierpią na dużyzm. Lecimy dalej. Mali mężczyźni w starym Charlie'm to teraz mali ludzie, bo tak jest bardziej neutralnie. A, no i te upiorne słowo, szalony. Ono też jest obraźliwe i bezpowrotnie wylatuje z książki. Dlaczego? Dlatego, że w społeczeństwie bardzo szybko rozwija się świadomość na temat zdrowia psychicznego. I słowo szalony może coraz większą ilość osób urażać. Zapamiętajcie to, pisząc list, e-mail, artykuł, wypracowanie. Słowo szalony jest B. Od teraz aż do nieszybkiego odwołania. Kasacji poddano również książki z serii James Bond. A nawet może nie tyle kasacji, co cenzurze. Książki o agencie 007 rzekomo totalnie nie nadają się do tego, aby pokazywać je współczesnemu pokoleniu. No więc w tym roku, w 2023, każda książka o agencie 007 jest przepisywana od nowa. Z myślą o wrażliwości współczesnego odbiorcy. Z książek nie tylko usunięto nawiązania, które współczesny, wrażliwy odbiorca może odebrać jako rasistowskie, ale dodatkowo każda książka już na pierwszej stronie zawierała będzie swoiste przeprosiny. Już na pierwszej stronie widniał będzie napis. Ta książka powstała w czasach, w których język współcześnie traktowany jako obraźliwy był na porządku dziennym. Przepraszamy. Czyli że co? Że nie będzie już martini wstrząśniętego ani mieszanego? Teraz będzie napój pomidorowy, łagodny, ani spieniony? No i kto będzie Jamesowi projektował te wszystkie gadżety? No bo przecież nie Q, prawda? Litera Q w dzisiejszych czasach jest już zajęta. Nie wiem jak wy, ale ja odetchnąłem z ulgą, kiedy dowiedziałem się, że ze współczesnej kultury kasuje się takie słowa jak szalony, gruby, chłopski, babski. Moje dziecko też odetchnęło z ulgą, bo dzięki temu może już spokojnie wrócić do grania w GTA 5 i spalić prostytutkę zamiast jej zapłacić. Osobiście nie wygląda mi to ani na świadomą decyzję autorów, ani wydawnictw, które mają prawa do tych książek. Bardziej widzę w tym próbę skasowania starej ideologii i na siłę promowania nowej. A najbardziej obrażonym krytykom sztuki przypominam, że na rynku nadal istnieje książka o uzależnionych, bezdomnych nastolatkach. Książka pod tytułem My, dzieci z dworca zoo. Już sam tytuł może u co niektórych wywołać podwójny zawał serca. W tej książce dominują takie słowa jak narkoman i bezdomny. Proponuję te wszystkie wulgaryzmy z miejsca zamienić wyrażeniami typu kryzys narkomanii oraz kryzys bezdomności. A ja proponuję jeszcze prościej. Zamiast szukać odpowiedzi, po co ta książka w ogóle powstała, to wszystko należy ocenzurować i najlepiej skasować. Fajne to współczesne zatracanie starej historii. Całe to wymienianie słów, odmienianie zdarzeń i zamienianie faktów dla dobra współczesnego, wrażliwego odbiorcy. Takie to wszystko nie za dyskretne. Amerykański pisarz i ekonomista Gary North powiedział kiedyś: obrońca równości najbardziej denerwuje się na widok cudzej studni wypełnionej po brzegi wodą. Obrońca równości zrobi wszystko, aby ją zasypać. No i w zgodzie z tą narracją proponuję czym prędzej przyjrzeć się filmom Marvela. No bo czym jest wyświetlany niedawno w kinach Ant-Man 3? Jak dla mnie to historia bogatej białej rodziny nachodzącej czarnoskórego naukowca z osiągnięciami w jego własnym domu. Nie wiem jak wam, ale widząc jak bardzo kasowana jest współcześnie cała wypracowana przez dziesiątki lat kultura, mi osobiście od razu przypomina się stara jak świat książka 451 stopni Fahrenheita. Napisana 70 lat temu historia opowiada o oddziałach straży pożarnej, których zadaniem było palenie starych książek. Bo książki to zachowanie dawnej kultury. No i ta sama historia opowiada również o strażaku, który ostatecznie chciał jak najwięcej z tych książek zachować. W sensie ocalić. Co śmieszne, kiedyś to była tylko opowieść science fiction. Napisano ją w roku 1953. A dziś jakoś tak cholernie niebezpiecznie pasuje to do choroby toczącej współczesny świat. Wiecie, jeszcze w poprzednim stuleciu, żeby mieć pracę swojego szefa, trzeba było się wykazać, że jest się lepszym od tego szefa. Dziś, aby mieć stanowisko swojego szefa, trzeba po prostu usiąść i zaczekać, aż szef powie o jedno czy dwa słowa za dużo. I gotowe. Cała nadzieja w tym, że wszystko, czego dotykają uświadomieni oświeceni, ostatecznie zamienia się w dymiącą kupę. Netflix na przykład nadziwić się nie może, że przez ostatnie miesiące gdzieś pouciekało mu 2 miliony subskrybentów. A to, że aktorów do seriali wybiera się według szablonów kolorystycznych, nie rozumiesz wizji showrunnera. Nowy, uświadomiony Wiedźmin został bez głównego aktora. A wszystko, co musiał zrobić ten serial, aby być zajebistym, to po prostu trzymać się książki. Ale we współczesnych czasach
trzymanie się starej książki było za trudne. Velma to totalnie nieudane odrestaurowanie i zbezczeszczenie bajki, którą znamy z dzieciństwa. She-Hulk to największa porażka wyemitowana na stacji Disneya. A o Pierścieniach Mocy nawet nikt już nie pamięta. Kiedy widzę zapowiedź nowego serialu science fiction na stacji Netflix i w tej zapowiedzi jest mowa o ekipie lecącej w stronę obcej planety, to 99% z was już doskonale wie, kto będzie w tej ekipie, co między nimi zajdzie i komu ostatecznie podwijała się będzie rączka. Kobieta to dorosły człowiek płci żeńskiej i ani przepisywanie od nowa książek, ani ograniczanie zasięgu tego filmu, ani kasowanie połowy książek o agencie 007, ani podział ludzi na progresywnych i regresywnych tego nie zmieni. Świat, w którym były wojskowy może wziąć udział w dowolnej konkurencji sportowej dla kobiet, nie jest i nigdy nie będzie normalny. Świat, w którym Nicola Sturgeon wsadza gwałciciela do więzienia dla kobiet, nie tylko nie jest normalny. On jest psychicznie chory. Wystawiona do góry, zagięta rączka. Nie wystarczy, aby Marian magicznie zamienił się w Mariannę. I zrozumienie tego nie jest trudne, dopóki ktoś na siłę nie zrobi tego trudnym. Jeśli mój sąsiad wierzy, że cebula jest bananem, nie mam z tym problemu. Ale jeśli sąsiad zaczyna wmawiać mojemu dziecku, że cebula jest bananem, to najzwyczajniej na świecie narzucam mu swoją ideologię. Tak jak lekko przyrumienieni Łutkowicze narzucają reszcie świata jedynie słuszną religię. I na to mojej zgody nie będzie nigdy. Magiczne czary-mary nie sprawi, że nagle będziemy mieli więcej niż dwa chromosomy. Tak jak nie sprawi, że nagle będziemy mieli 100 różnych płci. Fiodor Dostojewski powiedział kiedyś bardzo uniwersalne słowa. Inteligentnym ludziom należy zakazać myślenia tak, aby nie urazili nim imbecyli. Nowocześni oświeceni nigdy nie zrozumieją, że świat zmienia się pracą, a nie robieniem z siebie ofiary. Chcemy czy nie, żyjemy w społeczeństwie, w którym jest coraz mniej wolności. A wolność, jak powiedział Orwell, to prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą usłyszeć. Ja również uznaję wiele zaimków. Do moich ulubionych należą ja, moje i białostockie dla mnie. Kochana Lewa Burto w popłochu zmieniająca treści książek. Kiedy wyrywasz człowiekowi język, to wcale nie oznacza, że go za coś ukarałeś. Kiedy wyrywasz człowiekowi język, to pokazujesz wszystkim, że bałeś się tego, co ten człowiek może powiedzieć. Jeśli według was słowo przebudzenie oznacza, że przeszkadza wam normalne życie, to pierwszy raz w historii słowo oświecenie oznacza zacofanie. Hej patroni! Dozgonna wdzięczność i pełny szacunek w waszą stronę za comiesięczne przelewy na konto tego programu. Dzięki wam mam ogromną motywację, aby po godzinach, w domowym zaciszu, nadal strugać kolejne odcinki. Czasami w domu się nie da, no tak jak dzisiaj się nie dało. Czasem zostaję po prostu wygoniony przed dom. Tam się wydzieraj, powiedziała. Ale i tak warto. A prezesami benefitu w tym miesiącu byli Łukasz & Karol, Roof Done Right LTD, fototapetydruk.pl, Anna Jakubowicz, Jarosław Góra, Mariusz Haczkiewicz, witamy w klubie, Grzegorz Włodarczyk, Adam Pietura, Paweł Gruca, Paweł Kozłowski i Krzysztof Bryja. Specjalnie dla was ciekawostka dnia. Kiedy Sam Smith śpiewa słowa I know I'm not the only one, to w 2023 roku wierzycie mu na słowo. Do następnego!